Święty, 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 Jezu, Jezu,
pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu, aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi, zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za Najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania. Żal duszę ściska, serce boleśnie, gdy
Zaszkodziciela niesłusznie podany. Jezu mój kochany, bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pochwalony, bądź ubiegły.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan Jezus złożył ofiarę ze swojego życia ponad 2000 lat temu. A mimo to my dzisiaj ją rozważamy. Ktoś, kto nie zna naszej wiary, zna ją powierzchownie albo chce ją atakować, powie, że to jest jakaś chora sytuacja, że to jest jakaś gloryfikacja cierpienia, śmierci, bo współczesny świat od tego chce uciec. Nie lubi pokazywać śmierci, chyba że chodzi o rozrywkę, jakieś filmy na przykład. Nie lubi pokazywać cierpienia, choroby, chyba że chodzi o jakieś programy publicystyczne, bo one przyciągną ludzi, ale raczej to są tematy tabu, które odsuwa się na bok. My natomiast, gromadząc się wokół Jezusa, rozważając to, co uczynił, przyglądając się Jego cierpieniu, Jego śmierci, nie gloryfikujemy w żaden sposób, nie wychwalamy cierpienia samego w sobie i śmierci samej w sobie, bo to są doświadczenia przykre i złe. Ale patrząc na Jezusa, uczymy się od Niego i poznajemy, że On nawet te złe doświadczenia potrafi obrócić w dobro z miłości do człowieka. Na cierpienie i śmierć Jezusa nie możemy patrzeć tylko jako na wydarzenia historyczne, które gdzieś tam kiedyś miały miejsce i miały wpływ tylko na ludzi tamtych czasów. Ponieważ ofiara Jezusa wpłynęła na i wpływa i będzie wpływać na życie wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Śmierć Jezusa odmieniła świat raz na zawsze. Zarówno tej takiej strony czysto ziemskiej, bo ci, którzy w Niego wierzą, którzy za Nim idą, postanawiają żyć po ludzku, po ziemsku, wręcz jak szaleni. Bo potrafią na przykład kochać w taki sposób, w jaki do tej pory nikt nie kochał. Kochać nawet swoich nieprzyjaciół, naśladując Jezusa Chrystusa. Ale nade wszystko śmierć Pana Jezusa pokonała największego wroga, czyli złego ducha i skutki jego oddziaływania na człowieka, spośród których największym jest była śmierć. Czasem ktoś mówi, że tak by bardzo chciał, żeby Pan Jezus, szczególnie jak komuś jest ciężko, żeby tak Pan Jezus przyszedł, usiadł koło mnie, tak przytulił mnie, pogłaskał, poklepał po plecach, powiedział, nie martw się, będzie dobrze. Albo żeby przyszedł tak, jak w Ewangeliach słyszymy i coś zadziałał, uzdrowił, gdzieś tam coś, nie wiem, pomnożył, bo pieniędzy trochę mało, do pierwszego nie wystarczy, a nawet może i wskrzesił kogoś, kto umarł zbyt wcześnie. I mówimy, szkoda, że Pan Jezus dzisiaj nie działa tak w naszym życiu. Wiecie co? I to pokazuje naszą trochę krótkowzroczność. I to, że nie dostrzegamy, że Bóg działa dzisiaj w naszym życiu. Działa w sposób konkretny. Tylko być może albo przechodzimy wobec tego zbyt obojętnie, albo mamy zbyt małą wiarę. Bo Pan Bóg działa dziś w naszym życiu konkretnie, a jest to wynikiem właśnie ofiary Jezusa na krzyżu. Działa w naszym życiu konkretnie poprzez sakramenty. W każdym sakramencie Bóg działa w naszym życiu konkretnie. Tam są konkretne oddziaływania z następującymi po nich skutkami. No bo czyż na przykład sakrament spowiedzi to nie jest konkretne zadziałanie Boga w twoim życiu? Gdy idziesz do spowiedzi, nieraz czujesz się może tak wręcz bardzo ociężały, tak ci ciężko na duszy i niby nic wielkiego się nie stało,
jakichś fajerwerków nie było. Ja tylko swoje grzechy wyznałem, szczerze za nie żałowałem, może nawet szczera, autentyczna łza popłynęła. Ksiądz nawet za bardzo się nie wysilił, jakiegoś tam wielkiego pouczenia mi nie powiedział, tylko uczynił nade mną znak krzyża, rozgrzeszył mnie, a jednak odchodzę od tego konfesjonału o 360 ton lżejszy. Mówię, gdy jest szczera, autentyczna spowiedź. Czy to nie jest konkretne zadziałanie Boga w naszym życiu? Bardzo bym chciał, byśmy w czasie tegorocznych gorzkich żali, kazań pasyjnych, zwrócili na to konkretne działanie Boga w naszym życiu, właśnie przyglądając się temu sakramentowi. Sakramentowi pokuty i pojednania w cieniu, albo bardziej bym powiedział w świetle krzyża Jezusa Chrystusa. Wiem, że za niedługo będziecie przeżywać intronizację serca Jezusowego w swojej parafii, w swoich rodzinach. Czyli chodzi o, będziecie się oddawać pod działanie, wpływ Jezusa. A czym innym jest właśnie ten sakrament uzdrowienia życia człowieka, jak nie oddaniem się z pełnym zaufaniem pod Jego działanie. Przyjrzymy się sakramentowi pokuty i pojednania, czyli spowiedzi i, a w zasadzie bardziej nawet, temu, co w tej całej otoczce, która jest bardzo ważna, a czasami współcześnie chyba, nie wiem, czy lekceważona, czy zapominana, którym jest pięć warunków dobrej spowiedzi. Chciałbym, byśmy każdemu rozważaniowi, każde nasze rozważanie by było właśnie wokół jednego z tych warunków, a więc rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Ponieważ, jak sama nazwa mówi, to są warunki dobrej spowiedzi, więc by się dobrze spowiadać, trzeba je nie tylko znać, ale je wypełnić. I by spowiedź nie była tylko chwilowym spotkaniem z kapłanem i Bożym Miłosierdziem w konfesjonale, ale rzeczywiście by ta spowiedź wydała konkretne owoce w moim życiu, takie, że zobaczę, Pan Jezus zadziałał faktycznie. To ważne jest, byśmy te warunki też w swoim życiu wypełniali. Ale na początek ważne jest, byśmy uświadomili sobie, po co w ogóle spowiedź. Ja wiem, że się wszyscy na pewno pięknie spowiadacie i często spowiadacie, ale zawsze jest ważne to takie jeszcze może pogłębienie czasem tej wiedzy, przypomnienie sobie czegoś, by robić to jeszcze lepiej. Bo bywa, że rzeczywiście dla kogoś spowiedź jest jakimś wydarzeniem bardzo trudnym i dlatego bardzo rzadkim. Bywa, że ktoś się tak bardzo spowiedzi boi albo tak strasznie wstydzi, że odkłada ją na, nie wiem, jak, nie chcę tu lekarzy obrazić, ale jak wizytę u dentysty, nie? Wiem, że pójście do dentysty będzie dla mnie pomocne, że mnie ząb przestanie boleć, ale nie pójdę, dopóki nie zapuchnę cały, tak, że już nic nie widzę, bo oczy takie malutkie i dopiero wtedy, no dobra, pójdę. I czasem może być tak ze spowiedzią, że tak bardzo się boi tego spotkania, nie wiem, powiedzmy ze spowiedzią, że odkłada to na później. Tymczasem trzeba sobie uświadomić, czym jest spowiedź, po to, by jej się po prostu nie bać, a wręcz przeciwnie, by za nią tęsknić. Słuchajcie, by tak było, to przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że ja nie idę, idąc do spowiedzi, nie idę do jakiegoś surowego sędziego, przed którym przyznam się, co narozrabiałem, a on wyda na mnie wyrok. Ja nie idę do rodzica, żeby mu się przyznać, zbiłem flakon, żeby dostać lanie. Tylko ja idę do kochającego rodzica, żeby powiedzieć, słuchaj, nie posłuchałem cię, biegałem, przewróciłem się, skaleczyłem się w kolano, strasznie mnie boli, pomóż mi. Ja po to idę do spowiedzi, żeby ten kochający mnie rodzic przytulił, odkazał,
okaził tą ranę, oczyścił ją, zakleił, pochuchał, pocałował, powiedział, będzie dobrze. Ja po to idę do spowiedzi. I tak na spowiedź trzeba patrzeć. Każdy jest człowiekiem grzesznym, to jest fakt. Trochę gorzej jest z uznaniem tej grzeszności w sobie. Wtedy trzeba sięgnąć po tekst z pierwszego listu świętego Jana, gdzie jest napisane, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, czasem tak się zdarza, ktoś powie, no nie spowiadałem się 10 lat, ale ja w sumie grzechu nie mam. To już, taka, to już by mogło być sloganem reklamowym, że nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie mam grzechu. Nie? W takiej osobie warto dać do przeczytania ten tekst. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Słuchajcie, krótkie zdania, bardzo mocne. Jeżeli mówię, że nie mam grzechu, to mówię, że Bóg jest kłamcą. Bo Bóg mówi, masz grzechy, tylko ich nie widzisz. Jeżeli człowiek nie ma poczucia grzechu, to powinien naprawdę to alarm się bardzo mocno włączyć. Bo to znaczy, że oddalam się od Boga. Wiecie doskonale, że Jezus często mówiąc o sobie mówi, że jestem światłością świata. Nie? I jak człowiek jest blisko światła, tu macie jasno, popatrzcie, ale akurat bardzo fajnie, że Pan Jezus jest dobrze oświetlony. Popatrzcie, podchodzę blisko Niego. Na sobie. Im bliżej jestem światła, mogę zobaczyć każdy pyłek na sobie. A jak wejdziesz do ciemnej piwnicy, to się wysmarujesz błotem, już nie chcę mówić czym śmierdzącym, najgorszymi rzeczami się wysmarujesz i nie będziesz tego widział, jak będziesz w ciemności. I tak, słuchajcie, działa nasze patrzenie naszej duszy. Jak człowiek jest blisko Boga, to dostrzeże najdrobniejszą skazę w swoim życiu. To zwróci uwagę na to, że przed chwilą sąsiadka się do mnie ukłoniła, a ja złośliwie jej coś powiedziałam. I już zwróci na to uwagę, że to było niewłaściwe, że to się Bogu nie podoba. Niby wydaje się drobna rzecz. A jak ktoś będzie daleko od Pana Boga, to on będzie mówił, ja nie mam żadnych grzechów. A to, że z żadnym sąsiadem nie rozmawia, a to, że żona co noc przez niego płacze, a to, że dzieci nie przyjeżdżają w ogóle do domu, bo ojciec jest niedobry, on nie ma żadnego grzechu. Nikogo nie zabił, nikogo nie okradł. Widzicie? Tak działa patrzenie naszej duszy. Gdy człowiek jest blisko Boga, dostrzeże najdrobniejszą skazę. Gdy od Boga odchodzi daleko, to on będzie uważał, że on grzechu nie ma. Nieprawda. Ty jesteś ślepy na swój grzech. I słuchajcie, dlatego bardzo chciałem, byśmy stając pod krzyżem Jezusa Chrystusa w tym roku, kiedy będziecie przeżywać intronizację, kiedy będziecie Go przyjmować jako swojego Pana, swojego Króla, do swojego życia, do swojego domu, do swojej parafii, to bardzo bym chciał, żebyśmy właśnie spojrzeli na spowiedź w taki sposób, by jej zapragnąć, by za nią zatęsknić, ale też by ją jak najlepiej przeżywać. By te serca całkowicie Jezusowi oddać, by On je mógł całkowicie uzdrowić, oczyścić, ale też w nich naprawdę, naprawdę nie tylko z pustych słów królować. Ten fragment z Pisma Świętego, który przed chwilą odczytałem, on ukazuje jeszcze jedną prawdę, że to Pan Bóg odpuszcza nam grzechy. Nikt nie jest w stanie odpuścić nam grzechów. Czasem ktoś mówi, że no ja w Pana Boga wierzę, ale mi Kościół do niczego niepotrzebny, Pan Bóg jest wszędzie i tak dalej. Pewnie, że Pan Bóg jest wszędzie, w końcu stworzył ten świat. Ale wszędzie nie doświadczysz Pana Boga tak, jak doświadczasz Go w Kościele. Nie doświadczysz Jego działania, tak jak doświadczysz Go w Kościele. Kto poza Kościołem Cię rozgrzeszy? Chyba, że no właśnie sam człowiek siebie rozgrzesza. Ale
czy to ma moc sprawczą. A skąd to pierwszeństwo Kościoła, albo ta władza Kościoła do odpuszczania naszych grzechów? Bo to też czasem, to zazwyczaj z niewiedzy ludzie mówią, a wymyślili sobie, żeby... Ja w tamtym roku przeczytam taki artykuł, gdzie było napisane, że księża wymyślili sobie spowiedź po to, by poznać swoich parafian i mieć kontrolę nad nimi. Bo będę wiedział, co oni robią, to ja będę mógł nimi dobrze manipulować. No. Jedna z najśmieszniejszych bzdur, jaką słyszałem, no ale można i tak myśleć. Tymczasem, słuchajcie, skąd ta władza w Kościele odpuszczania grzechów? Po swoim zmartwychwstaniu. To, jak ktoś nie wierzy, niech sobie otworzy Ewangelię świętego Jana, 20 rozdział, tam wersety 22 i dalsze. Jezus przyszedł do uczniów, tchnął na nich, czyli posłał na nich Ducha Świętego i powiedział, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oni przekazali tę władzę swoim następcom, czyli biskupom, przez władzę, przez święcenia i ich pomocnikom, czyli kapłanom. Ksiądz ma władzę odpuszczania grzechów, bo Bóg mu ją dał. Ale też, słuchajcie, ja jako ksiądz też idę do drugiego księdza do spowiedzi. Bo to by do strasznych jakichś nadużyć dochodziło, gdybym ja sam siebie mógł rozgrzeszyć. To Bóg rozgrzesza w sakramencie. Ksiądz jest tutaj narzędziem. Czasem ktoś mówi też, że on nie pójdzie do księdza się spowiadać, bo ksiądz to też ma grzechy. No pewnie, że ma grzechy. Przecież nie jest z Marsa. Dlatego też ksiądz ma się spowiadać. Skoro się papież spowiada, to dlaczego ksiądz proboszcz miałby się nie spowiadać? To ksiądz proboszcz nie ma prawa się zdenerwować, jak przyjdzie ktoś i go zdenerwuje. No jest człowiekiem. Ja też jestem człowiekiem, nie? Więc też się spowiadam. Ale słuchajcie, ksiądz jest w sakramencie narzędziem. Ja to tak swoim uczniom tłumaczę. Ktoś powie, że nie pójdzie się spowiadać, bo ksiądz jest grzeszny. To tak jakby ktoś inny powiedział, nie będę jadł, bo zna dajmy na to jego sąsiad. Tu też nie chcę kogo obrazić, ale jego sąsiad jest, dajmy na to, piekarzem. I on widzi, że on tam często robi, nie wiem, w polu czy w ogrodzie. Za dobrze rąk nie umyje, to powie, ja nie będę jadł chleba, bo piekarze mają brudne ręce. No, pogratulować. Nie? Słuchajcie, ja często mówię, że tak uczę właśnie tłumaczy. Ksiądz jest narzędziem w sakramencie, tak samo w sakramencie spowiedzi. Takimi, ksiądz to są takie obcęgi. Nie? I Pan Bóg, a gwoździe to są nasze grzechy, wbite w naszą duszę. I Pan Bóg bierze te obcęgi, niektóre szczuplejsze, niektóre potężniejsze. I tymi obcęgami, słuchajcie, wyciąga te gwoździe z naszego życia, z naszych sumień. I te obcęgi, słuchajcie, one mogą być brudne, niedoskonałe. One mogą być pęknięte, niedoskonałe, grzeszne. Ale bez tych obcęgów się nie da. Wbij sobie takiego gwoździa, nie wiem, dwunastkę w dechę, w dęba i wyciągnij palcami. Ktoś mówi, ja sam, mi nie potrzeba księdza, nie potrzeba mi spowiedzi. Nie dasz rady. Powiesz, a to narzędzie jest brudne, jest grzeszne, popękane. Ale co, czy Pan Bóg tym narzędziem nie wyciągnie? Wyciągnie. Dlatego nie odrzucaj Bożego działania w swoim życiu, bo ci się narzędzie nie podoba. To narzędzie, tak samo jak ty, ma się oczyszczać ze swoich grzechów. Co daje spowiedź? No oczywiście to wiemy, przede wszystkim oczyszcza człowieka z grzechu, przywraca go do jedności z Bogiem, do jedności ze wspólnotą Kościoła, bo człowiek, gdy grzeszy, no i oczywiście daje na nowo, otwiera bramę do nieba, bo człowiek, gdy grzeszy, szczególnie grzech ciężki, to wyrzuca Boga ze swojego serca, ze swojego życia, staje się tym synem marnotrawnym, który odchodzi. A w momencie, gdy przychodzi do kraty konfesjonału, staje się synem skruszonym, który mówi do taty, tato, zgrzeszyłem, chcę wrócić do twojego domu. I tato przyjmuje z miłością, bo kocha. O samej spowiedzi, słuchajcie, będzie jeszcze w ostatnim kazaniu pasyjnym. Ja bym dzisiaj chciał się skoncentrować na pierwszym warunku dobrej spowiedzi,
którym jest rachunek sumienia, czyli poznanie siebie samego od wewnątrz, nie w lustrze, czy jestem piękny, czy chudy, czy gruby, czy łysy, czy zarośnięty, czy z wąsami, czy z zmarszczkami, ale jaka jest moja dusza, jaki stan mojej duszy, mojego życia duchowego, bo to jest bardzo ważne. Czasem tak jest rzeczywiście, że ktoś wpada do kościoła w ostatniej chwili, nawet nie uklęknie, nie przywita się z gospodarzem, tylko popatrzy, o tam jest ksiądz, leci, uklęknie, w miarę coś, syna, więcej grzechów nie pamiętam. No dobra, hola, hola, jeszcześ nie powiedział jednego grzechu. Nie? Aha, no i wtedy jest tak. No to ostatni raz powiedziałem się 3 lata temu, no nie mówiłem pacierza, więcej grzechów nie pamiętam. Wow. No to kanonizować, na ołtarz postawić tutaj koło Pana Jezusa i się modlić. Od razu widać, że tutaj rachunku sumienia nie było żadnego. Rachunek sumienia jest po to, bym ja poznał chorobę swojej duszy, by ją zawierzyć lekarzowi. Nie? Wyobraź sobie, że idziesz do lekarza, ja to też tak swoim uczniom tłumaczę, wbiłeś sobie gwoździa w nogę, takiego paskudnego, zardzewiałego, ale ponieważ no, robiłeś w polu, więc ta noga jest trochę brudna, nie było jak jej umyć, to się wstydzisz. Idziesz do lekarza i mówisz, no panie doktorze, to trochę mnie boli. Jakby mi pan doktor coś na ból dał, no to przepiszę ibuprom i wypiszę cię do domu. I wrócisz do domu i zażyjesz ibuprom, przez 5 minut cię nie będzie boleć, a za chwilę noga spuchnie tak i będzie boleć jeszcze bardziej, nie przez pana noc i coraz gorzej. Popatrz, jak się idzie do lekarza, to trzeba pokazać, panie doktorze, tom sobie narozrabiał. I pokazać tą brudną, przebitą nogę. Wtedy lekarz wyciągnie ten paskudny gwóźdź, oczyści ranę i dopiero zacznie się proces leczenia. By się mógł zacząć proces leczenia mojej duszy, to ja muszę Panu Bogu pokazać brzydotę mojego grzechu. Czyli muszę go poznać najpierw sam, jaki te grzechy mam. Nie ukrywać, nie kombinować. Czasem mam wrażenie, że niektórzy robią rachunek sumienia po to, żeby dobrze, umiejętnie ukryć swój grzech przed księdzem. Jak to powiedzieć ten grzech, żeby się nie połapał, o co chodzi? Nie? A to właśnie nie o to chodzi. Bo to jest właśnie to pójście do lekarza i boli mnie. A to trzeba pokazać tę brzydotę tego grzechu. I po to się robi rachunek sumienia. Trzeba sobie uświadomić, słuchajcie, o właśnie to jest jeszcze jedno, dobry rachunek sumienia po co się robi? Nie po to, żeby się przygnębić. Dobry rachunek sumienia, on nie jest tylko wyliczanką swoich słabości i grzechów. Dobry rachunek sumienia jest, słuchajcie, to jest uzmysłowienie sobie, zrozumienie, nie? Że jak wielką miłością Pan Bóg mnie kocha, a ja tym rachunkiem sumienia chcę sobie uświadomić, czy ja na tę miłość wystarczająco dobrze odpowiadam. A tak najprościej to jest rachunek sumienia, to jest stanięcie przy Panu Bogu i porównanie się do Niego. On mnie tak kocha, a ja Go kocham tak. I sprawdzenie, na ile jestem już do Niego podobny, a na ile nie. Rachunek sumienia powinien mi uzmysłowić, Mam to zrozumieć, że mój grzech rani. Ja mam go wyznać, bo on rani. Ta przebita noga. Ale on rani mnie, ale mój grzech rani też innych ludzi i mój grzech rani też Boga. I to rachunek sumienia, żeby był dobry, to trzeba mieć to uzmysłowienie tego. Że grzech rani mnie, no to czasem łatwo się o tym przekonać. Nie wiem, napiłem się wódki, siadłem na rower, wywróciłem się, rozbiłem głowę. Bolało? Bolało. Widoczny, bolący skutek grzechu? Bolący. Albo, no już niech będzie ten alkohol. Wracam do domu, nie?
ktoś powie, że o, cała rodzina się ode mnie odwróciła, jak mnie to boli, szczególnie jak jest piany, o, jak to strasznie wtedy boli. Wtedy siądzie na wersalce i będzie płakał, nie? O, nikt mnie nie kocha, wy mnie nie kochacie, nie? A czemu okazują jakąś złość na ciebie i tak dalej? Przez twój grzech, bo się co drugi dzień upijasz, a to twój grzech jest powodem tego zranienia. Oni cię kochają, tylko twój grzech rani ich. Mają już dość. Czasem ktoś mówi, co kogo obchodzą moje grzechy? Co kogo obchodzi, że ja sobie grzeszę? Twój grzech rani. Czasem jest to w sposób widoczny, tak jak w przypadku, dajmy na to, jak ktoś jest alkoholikiem, upija się często, to cierpi cała rodzina, to jest widoczny skutek grzechu. Czasem jest to w sposób niewidoczny. Ale mój grzech rani mnie, rani drugą osobę, ale rani też Boga. W jaki sposób? Dobrze to zrozumieją rodzice. Jak jesteś rodzicem i widzisz, jak twoje dziecko dorasta, i jak widzisz, że twoje dziecko robi coś złego, to ciebie to boli. Jak widzisz, że twoje dziecko robi coś złego, co jeszcze co je samo krzywdzi, to ciebie to boli jako rodzica. Widzisz, że dziecko sięga po narkotyki, to ci serce pęka. Pan Bóg, dla Boga jesteś dzieckiem. Jak Pan Bóg widzi, że robisz coś złego, a jeszcze coś, co jest konsekwencją na twoje życie wieczne, że możesz się potępić, to twój grzech rozrywa Panu Bogu serce. Bo On tak bardzo cię kocha, chce twojego największego dobra, za ciebie ofiarował swojego Syna na krzyżu, a ty robisz wszystko, żeby się nie zbawić. Grzeszysz. I nie chcesz przyjąć daru Jego miłosierdzia. W ten sposób Pan Bóg cierpi przez twój grzech. To nie jest tak, że nasze grzechy gdzieś tam jakoś strzałami do Niego lecą. Tylko rani miłość ojcowską Boga względem ciebie. Bóg chce twojego największego dobra i gdy widzi, że ty cierpisz z powodu swojego grzechu albo grzechu innej osoby, to to Boga boli. Gdy druga osoba cierpi przez ciebie, przez twój grzech, to cierpi też Pan Bóg. Dlatego, słuchajcie, Pan Bóg, Jezus często nam przypomina o tej miłości, miłości wzajemnej. Co uczyniłeś jednemu z tych braci moich, mi uczyniłeś. Nie możecie kochać Boga, którego nie widzicie, jeżeli nie kochacie człowieka, którego widzicie. Dobry rachunek sumienia to jest rozrachunek z miłości względem Boga. Ale ta miłość względem Boga, to ona się sprawdza w miłości drugiego człowieka. I dobry rachunek sumienia to jest rachunek z miłości. Najkrócej, jak kocham drugiego, każdego człowieka, a przez to, jak kocham samego Boga. Człowiek nie lubi bólu, dlatego też czasem bywa, że człowiek robi płytki rachunek sumienia właśnie dlatego, bo nie chce odkryć bólu swojego albo bardziej tego, który zadał. Pan Jezus na krzyżu w czasie swojej męki ogólnie przeżył nie tylko cierpienia fizyczne, ale też i duchowe, być może nawet gorsze. Tym cierpieniem duchowym była noc ciemna, czyli to, że nie odczuwał Bożej obecności swojego Ojca. To są te słowa, kiedy Jezus wypowiada: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Ludzie to nie wiedzą, jak to czasami interpretować, jak to zrozumieć. Jak to Bóg Ojciec opuścił Jezusa? Jezus się skarży, zwątpił. Nie, tu chodzi o to, że On nie odczuwał tej Jego obecności. To jest skutek naszych grzechów, bo Jezus wziął na siebie nasze grzechy, by za nie umrzeć na krzyżu. A grzech powoduje, że człowiek oddala się od Boga. I pomyśl, Jezus, żeby mnie zbawić, żeby mnie uszczęśliwić, był gotów nawet na siebie wziąć takie cierpienie. A mi czasem jest ciężko zrobić dobry rachunek sumienia, bo boję się tego, co odkryję. Bo boję się, że odkryję jakiś ból swój
albo zadane drugiemu człowiekowi. I słuchajcie, jeszcze jedna taka rzecz. Pamiętajcie, że rachunek sumienia, on nie ma prowadzić do tego, że ja mam podkrywać całą tą swoją brzydotę, by być takim, o matko, jaki ja jestem beznadziejny. By ten cały mój grzech, cała brzydota mojego grzechu, żeby mnie przytłoczyła. Każdy z nas jest paskudny grzechem, ale każdy z nas jest też pięknym stworzeniem Bożym. I dobry rachunek sumienia, słuchajcie, on ma dążyć do, on nie ma nas zamknąć w samym naszym grzechu, że ja odkryłem, co złego zrobiłem, no to nic, tylko się załamać. Kto tak, słuchajcie, w życiu Jezusa postąpił? Judasz. Popatrzcie. Odkrył w pewnym momencie, zrozumiał, że zdradził Jezusa. Przelałem krew niewinną. I co? I się załamał. Załamał się pod ciężarem własnego grzechu. Myślicie, że gdyby poszedł do Jezusa, zapłakał, przeprosił, to Jezus by mu nie wybaczył? Mógłby nawet usłyszeć, dziecko, dziś ze mną będziesz w raju. Tak jak usłyszał to Łotr na krzyżu. Ale niestety Judasz się zamknął w cierpieniu wywołanym swoją grzesznością i się powiesił. Nie wolno nam zamykać się, koncentrować tylko i wyłącznie na swoim grzechu. Odkrywając swój grzech, kto tak robi, to właśnie się będzie bał spowiedzi. Nie? Odkryje swój grzech i teraz, matko, ale mam paskudny grzech. No jak ja z tym pójdę? No wstyd. I będzie tą spowiedź odkładał dalej. Tymczasem ja mam odkryć grzech i wiecie co, w tym grzechu mam odkryć jeszcze bardziej? Boże miłosierdzie. Jak ten Pan Bóg musi mnie kochać, że On mi takie grzechy wybacza, ale On mnie musi kochać. Do tego ma prowadzić rachunek sumienia. I wtedy, słuchajcie, jak ja to sobie uzmysłowię, ale On mnie musi kochać, no szalony jest. Mi jest ciężko zaakceptować siebie samego, jakim jestem, w tej mojej grzeszności, a On mnie kocha. I to sprawi, że ja nie mogę ustać w miejscu, bo ja już chcę iść do tej spowiedzi. Jak On mnie strasznie kocha. Nie, to jest ten ciąg do tego Ojca, ten powrót do Ojca. Jak uzmysłowienie sobie, przypomnienie, uświadomienie, jak strasznie ten Bóg musi mnie kochać, że mi to wszystko wybacza. I do tego ma prowadzić, słuchajcie, dobry rachunek sumienia. Ja wiem, że kazania pasyjne mają być długie, ale tu nie ma zegarka, ja nie widzę, a ja jestem straszna gaduła. Księże proboszczu, czy mam już kończyć? Dobrze. Ja mam jeszcze dużo, ale słuchajcie, kto mnie zna, tu mam uczniów z tej parafii, więc wiedzą, że jestem straszna gaduła, ja bym mógł tak do was do 9 gadać. Zapraszam was bardzo serdecznie na późniejsze też gorzkie żale i kazania pasyjne. Będą kolejne omawiane warunki dobrej spowiedzi. Będzie trochę takich sytuacji też z życia, które no, chciałbym bardzo, żeby nam pomogły właśnie w tym świetle ofiary Jezusa odkryć tą Bożą miłość ku nam. Byśmy przeżywając ten wielki post, nie, odkryli niejako na nowo w swoim życiu sakrament pokuty i pojednania jako działanie Bożej miłości w nas. I następnym razem obiecuję, że będę miał tu zegarek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święty Boże, Thank you.
módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Wielbię Cię, rozkoszny.